Sytuacja miała miejsce, nie wiem, z pół roku temu wychodziliśmy, zamykaliśmy sklep. Szła kobieta, która widać było, że jest chora, widać było, że ma nowotwór. I tak mówię do Magdy, chodźmy, pójdziemy za nią, pomodlimy się o nią. Podeszliśmy do tej pani, ta pani zszokowana w galerii u nas, tak się na nas patrzy, o co nam chodzi. Powiedzieliśmy swoją historię, swoje świadectwo. Pomodliliśmy się o tą kobietę jak najbardziej, ona przyjęła Jezusa tam w tej galerii i przyszła w sobotę, nie, w tygodniu chyba przyszła do Magdy i mówi, że jest zdrowa. Takie świadectwo.